Dżihadyści przygotowywali zamach w Hiszpanii. Są już w rękach policji Hiszpania. Policja rozbiła dżihadystyczną grupę przygotowującą zamach. Funkcjonariusze hiszpańskiej policji rozbili dżihadystyczną grupę, która przygotowywała się do zamachu terrorystycznego na terenie Hiszpanii. Do środowego popołudnia zatrzymano pięciu domniemanych członków komórki tak zwanej Państwa Islamskiego IS. Jak poinformowała w środowym komunikacie Policja Krajowa Policja Nacional, mężczyźni zostali ujęci na terenie aglomeracji Madrytu i Barcelony. Sprecyzowano, że zatrzymania były możliwe dzięki współpracy z Europolem. Jednym z ujętych w trakcie operacji jest wyznawca radykalnego islamu, znany pod pseudonimem Sheikh. To on stał na czele grupy. W 2016 rok został już aresztowany w Turcji kiedy próbował przyłączyć się do państwa islamskiego, wyjaśniła hiszpańska policja, wskazując, że sprawa ma związek z ujęciem innych trzech obywateli Angierim w styczniu 2021 rok. Powołujący się na źródła wśród śledczych dziennik El Panel, podał, że szejk, nie tylko werbował dżihadystów i rozwijał struktury grupy przestępczej, ale też podejmował konkretne działania służące organizacji potencjalnego aktu terroru. Jak ustalił El Espanol, rozbita grupa dżihadystyczna była gotowa do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Gazeta potwierdziła, że podczas środowych zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli zgromadzoną przez islamistów broń oraz amunicję.